Gdzie plenę? Robimy tak, każdy rząd dwa razy po cztery, czyli cztery i cztery. Lecimy, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Bóg, następny rząd. Raz, tak mówiliśmy? Rzucamy, nie? Siadamy. Do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Bóg. Teraz będę. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Bóg. I teraz wy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery to jest wstawanie czy kucacie? Kucanie cztery. I teraz słuchajcie, i teraz jak wszyscy kucniecie, kucnijcie też, harmonia. Teraz wszyscy wstajemy i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, tył. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zakończyły się zajęcia polsko-czeskie z młodzieżą polsko-czeską w Jeseniku. Jesteśmy w tej chwili w Divadle, czyli w Teatrze Jesenickim. I właśnie młodzież zebrała się, żeby zrobić próbę przed dzisiejszym występem, którym jest zwieńczeniem tych warsztatów, tych spotkań, które trwały tydzień czasu. I panie Liborę, jakie wrażenia z tej imprezy? Czy ta impreza była lepsza niż w zeszłym roku? Czy było więcej atrakcji? Czy młodzież się bawiła lepiej? Tak, já bych to přeložil malinko do češtiny. To, o čem jsme se právě před chvíli bavili, to, co právě Michal před chvíli říkal, je to, že se nacházíme skutečně v městských kulturních zařízeních v Jeseníku, v divadle. Je to v rámci týdenního pobytu polské mládeže, výměny v rámci institucionální spolupráce, to je strašně těžké slovo, v rámci institucionální spolupráce mezi městskými kulturními zařízeními Jeseník a Domem kultury Nisa. A určitě dochází k takovému dneska poslednímu dni, kde si naši mládežníci připravili jak samostatné, tak i společné vystoupení, kde určitě zhodnotíme, co za ten týden všechno udělali, co se všechno naučili. No a samozřejmě taky se jich zeptáme, jak se jim tu líbilo. Zeptáme se, jestli navázali lepší nová přátelství, zeptáme se, jakých různých atrakcí, kde provedli, no a jestli jim třeba chutnalo, jaké bylo ubytování, jestli se jim dobře plavalo v bazénu a tak dále, a tak dále. Takže jdeme se zeptat. Zapytáme se teraz. Kdo nám coś pově, jak bylo? O, ty nám pověš to. Já negadam. A kde jsou Češi? My se můžeme zeptat našich českých tanečníků. Vy jste vlastně od středy dělali společné setkání, společně jste tančili a určitě nezůstalo jenom u toho, že jste se na sebe dívali, určitě, jak jsem si všiml, vznikly i nová přátelství, nebo vznikla i nová přátelství, a to za prvé, a za druhé, určitě jste se taky něco naučili nového v tom tanci, určitě jste postoupili kousíček dál, dneska nám taky něco předvedete, možná jestli nám k tomu můžete říct, co jste od té středy tančili, jak dlouho jste tančili a jestli si taky třeba asi někdo i ublížil. Co se stalo? Zlomil jsem si prsty, trik jsem zkoušel. V čase tanca, v čase cvičenia. Tak. Jakieś przyjaźnie nawiązały się między wami? Nawet. Wymieniliście się mailami albo numerami telefonu? Nie? Jeszcze nie? Jeszcze nie. Tu jeszcze są Czesi, tak? Wy jesteście z grupy czeskiej. Czy między wami wyłonił się jakiś lider? Ktoś, kto by chciał poprowadzić te zajęcia w przyszłości, tutaj w Jeseniku? Ktoś, kto by chciał stworzyć grupę taką, która mogłaby współpracować z grupą Nyską? Czy między wami już jest taki ktoś, kto? To, jestli już mezi wami máte jasno, kto jest waszym liderem, kto jest takovým, kto se naučil při té spolupráci nejvíc a kto si myslíte, že by vás teda měl vést k dobrému breaku?
Kto? Ty? Ne, myslím si, že je to jako, že mezi sebou si to nějak, jako, že není to, že by to byl jedna osoba, spíš jako, že přijdeme na trénink a někdo něco, druhý něco, složíme to dohromady a není to, že bychom měli jako, že jednotlivě nějakého někoho na vrcholu, prostě všichni jsme tak jako, že u kulatýho stolu. Nie tak, jak jest w harmonii w chaosie, že jest Viktor, który jest prowadzącym. Já si myslím osobně, jak znám tuhletu taneční grupu jesenickou, tak si myslím, že takovými lídry, oni jsou skromní kluci, ale takovými lídry je Jeffrey a Scully, kteří jsou takovými osobnostmi jesenických tanečníků. Takže my je známe, my víme, co od nich můžeme čekat a oni jsou takový skromní kluci, ale já je znám. Ale nás těší samozřejmě to, že když porovnáme ten loňský ročník té spolupráce a té výměny, tak já jsem strašně rád v tom, že když si vezmu, že loni nás to bylo 3-4 tanečníci, tak letos kolik vás tady je jesenických? Jo, no, tak jsme se už trochu rozrostli. No, a ještě nejsme všichni. No. Takže je to fajn. Možná bychom se mohli zeptat našich polských kamarádů, jak se vám tančí s našimi jesenickými? Dobře, bardzo dobře. Spolupráce ukládá se dobře. Spolupráce se zatím jeví jako dobrá. Tak. Dobře, a když se zeptám, když tak Michal mi přeloží, kdybys nerozuměl, ale ty rozumíš, protože ty už to znáš, zeptám se, jaké bylo letos ubytování? Bylo lepší jako loni, nebo se vám líbilo ubikace toho roku? Bylo lepší, anebo letos je lepší? Bylo o něbo lepší, z toho względu, že wcześniej, wiadomo, že pierwsze imprezy zawsze, jak się organizuje, nie są dopięte na ostatni guzik, prawda? Wiadomo, że z roku na rok jest coraz lepiej i teraz naprawdę nie mogliśmy narzekać. Mieliśmy ładny hotel z basenem, bardzo dobre jedzenie, jedliśmy smażony ser i było bardzo fajnie. Słynny smażony ser. Tak. Smażony ser, a kolikrát? Kolikrát jste si dávali smażony ser każdy wieczór? Jeszcze taka ciekawostka, bo w tym roku gościmy w Jeseniku zespół muzyczny. Typowo, nie taneczny, tylko muzyczny. Ja nie wiem, czy widać was w kamerze. A, coś, co nieco widać, szeroki kąt. Czy wy jesteście tutaj jako przystawka do zespołów tanecznych, czy też braliście udział w jakichś warsztatach, szkoliliście jakąś grupę czeską, czy spotkaliście się z czeskimi muzykami młodymi waszego pokolenia, czy jesteście po prostu tutaj gościnnie, tak żeby wspomóc jakoś jakby tą grupę taneczną? Można powiedzieć, że jesteśmy gościnnie, nie mieliśmy przyjemności spotkać żadnych muzyków, ani artystów żadnych. Rozumiem. Myśmy nie wiedzieli dopředu, tu w Domnie Kultury, że przyjedą muzykanci, że przyjedą hudebnicy, to jsme neznali, nevěděli jsme. Kdybychom věděli, tak jsme se lépe na vás připravili, ale paní ředitelka nám dala vidět pouze to, že přijdou tanečníci. A... Ale dobře, že v ogóle přijechali. Ale to je v pořádku, že to je v pořádku, samozřejmě. No, to jest okej. Okay. No, to się będzie rozwijać, ta współpraca się będzie rozwijała i jeżeli muzycy przyjechali tym razem, to następnym razem już... Jak říkáme, vždycky se nějak musí začít. Tak, wszystko się musi zacząć. Wszystko se musí začít. No to co, życzymy wam urywania strun, bo połamania pałek to raczej nie ma komu życzyć w tym momencie. I porządnej chrypki, takiej rockowej. A wam życzę połamania nóg i palców. Kolega już palce połamał. On wam rzekł, jakie to jest. Czy jest tutaj w Czechach takie życzenie przed koncertem? Na przykład u nas się mówi, że życzy się komuś, żeby połamał nogi albo ręce. U nas się rzeka jednoduše, zlomte was. To samo, tak? Zlomte was. Go!
To nie jest możliwe. To nie... To nie jest możliwe. To niemożliwe, no. To niemożliwe. To niemożliwe, to niemożliwe, no. No to jest takie określenie. Ale to już miałem niekoliko razy i we społecznym mluwie... Mówiliśmy już o tym? Nie, nie mówili, ale we społecznym mluwie już my to použili. Że to nie możliwe. To nie jest możliwe. To nie jest możliwe. Możliwe. No to jest bardzo podobne. Takowe, ale tu mam ciekawe słowo. To niestety niemożliwe. Bohužel, tak? Bohužel. To není možné. Bohužel to není možné. No, to niestety, to niestety niemożliwe. Niestety to jest takie, że no przykro mi, ale niestety nie da się. Nie da się to. To no, niestety. Není to možné, nedá no, se niestety to. To nie wyjdzie. Aha, tak, na pewno jest... to... Bohužel. U nás je to, bohužel nejde to. Bohužel. Bohužel nejde že, to. Bohužel. Nemohu vám pomoci. No, tak, no to u nás je niestety. Niestety. Niestety, no, no ciekawie to się nazywa, ciekawie. No, tak w tomto ti bohužel nemohu pomoci. No, nie możesz tu pomóc, nic. No rozumiem, rozumiem, rozumiem. Tutaj jest też, że nie ma mowy, na przykład, że nie ma mowy, żebym coś zrobił, czyli w żadnym przypadku. W żadnym przypadku. W żadnym przypadku nie pojadę gdzieś tam. W żadnym przypadku zítra nie pojedu do Nisy. No rozumiem, no przykro mi. A jak się mówi po czesku, że przykro mi? Przykro mi. I am afraid. Rozumiesz. Że tak velmi... Je mi to lito. A, mówiliśmy już o tym. Że je mi to lito. Je mi to lito. Je mi to lito. Już pamiętam właśnie, mówiliśmy o tym. Albo... że coś mi się libi, że coś mi się podoba, albo ne libi mi se to, czyli nie podoba mi się to. Libi se, podoba się mi, a ne libi se, nie podoba się mi. Mhm. Tak. Nie podoba mi się. Nie podoba się nie podoba, mi, można to odwrócić. Nie podoba mi się. Się mi. Się mi. Się mi. No, jo. No. Albo na przykład nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się na to na przykład i to jest nesouhlasím jsem proti. Nesouhlasím jsem proti, nezgadám se. Nezgadám se. Nezgadám se. Že což tam přichodí do těbě syn i mluví, že chce pojechat jutro do Nisy. A mluvíš... Nesouhlasím. Tak.